Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już do Matcza, jak widzicie tutaj są kajaki, którymi pływamy po Bugu. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam, przystanek Matcze. W opisie filmu będzie link do kontaktu. A na naszym zlocie również będą dostępne takie oto kajaki i fajne wycieczki po Bugu. Dobra, ja powoli ruszam na działeczkę docelową, która jest tutaj około 500 metrów stąd. Dzisiaj już po terenie zlotu nie będę chodził, który jest tutaj za tymi drzewkami, ale będę chodził na łoneczkach, po których chodziłem wiosną. Powoli idę sobie na łoneczki. Minąłem koniki tutaj na ranczu. Widzę trawa. Trawa już troszeczkę urosła. Koniki nie wyrabiają się z wyjadaniem tej trawy, ale to nie jest tak najgorzej, jeżeli chodzi o tą trawę. Da się chodzić z wykrywką. Sianokosy miały być w tym tygodniu tutaj u nas, ale były opady. Ale w sumie dobrze, bo przynajmniej trochę bardziej miękko się zrobiło na tych pastwiskach i łąkach. Chciałem dzisiaj pojechać do Chorodła na łąki, ale te łoneczki, na które mam pozwolenie, nie były wykoszone, więc czekam jeszcze, ale to nic, tutaj jest taki spory kawałek z 2 hektary niechodzone przeze mnie, więc sobie dzisiaj tutaj pośmikam. Wiosną chodziłem tutaj po tej łoneczce, którą zobaczycie za chwilę. Pamiętacie, przy takiej wodzie chodziłem, gdzie na środku łąki w takim dołku woda stała. Teraz tutaj chodziłem właśnie po tej łoneczce, a z drugiej strony za wodą nie. I tam, gdzie woda stała, też nie chodziłem, bo nie dało się, nie chciała pływać, bo za zimno było. No, a teraz już wody nie ma, więc można będzie sobie pośmigać i po tamtej drugiej stronie będę chodził. A tutaj niżej, gdzie woda stała, widzę, duża trawa jest, za duża jak na ten moment dla mnie. Wrócę sobie tutaj, jak będzie tutaj wykoszone, o, więc się nie pali. Z tamtej strony będę sobie chodził. Wykrywacz już włączony, dzisiejsze nastawy na poszukiwania, program pole 1, 15 kHz, dyskryminacja 0, czułość 23, reaktywacja 3. Mam i pierwszy fancik, taki oto czubeczek ołowiany, troszeczkę widzicie wygięty. Wyszedł z głębokości około 10-15 cm.
tymczasem trafiłem taką oto kuleczkę ze szrapnelka. Za chwileczkę do mnie jacyś znajomi dojadą na jakieś pogaduszki i jedna osoba z wykrywką wpadnie. Będzie mi raźniej na tej łoneczce. Mam jakiś sygnał. Spróbujemy to wykopać. Dobrze, że trochę popadało do kosteczki, łatwiej będzie się wycinać. I tą ziemię z tych kostek rozdzierać. Bo w Lublinie wczoraj to tylko coś tam delikatnie pokapało, a tutaj podobno dobrze lało. Zaraz sprawdzimy. Już wyszło. Wiatr dosyć spory jest, zapewne słyszycie, ale dla mnie to jest dobrze, bo tych komarów i meszek tak dużo nie ma. O, coś tutaj jest. O, jest kawałek jakiegoś żelastwa. Co to mogło być? No jakby jakieś zamknięcie. Tak mi się wydaje. A może i nie. Zaraz zobaczymy. Wygląda mi to na jakieś kawałek zawiasu z wejściem na kluczyk. Albo mi się wydaje. Może od jakiejś skrzyni skarbów. Tak czy tak szukam dalej. A teraz znalazłem chyba jakiś taki stary nóż z kosiarki. Taki ząb. Właściciel łoneczki na pewno się ucieszy, bo znalazłem taki oto bolec. Od jakiegoś ciągnika, przyczepy. Żeby spiąć te dwa, załóżmy, sprzęty rolnicze. No, będę wracał do bazy, to zaniosę koledze. Przyda się na pewno, bo w miarę widać mocno nieporozwiały. Znalazłem teraz jakąś monetkę. Wygląda mi ona na drugą RP. 5 groszy. Tak mi się wydaje, że to będzie. Że to będzie to, bo troszkę większa. Tak, piąteczka. Proszę bardzo, a rocznik? Może uda się rozszyfrować. 23. Taka fajna monetka. Trafiłem taki malutki guziczek. Widzę, że łóżko jest. Ale delikatnie tutaj nie będę za bardzo go czyścił. Nie chcę wyrwać tego łóżka. I wygląda mi on na caraczka, ale takiego malutkiego. Rzadko one się trafiają, ale wychodzą jak widać. Proszę bardzo. Taki maluszek z pierwszej wojny światowej. Rosja carska. A teraz wyszła taka oto łuseczka z Mosinka. I mam kolejny sygnał. Około 70 na skali. Wiatr troszeczkę się zmaga. Mam nadzieję, że nie będzie padało, ale jak coś to jakieś 200-300 metrów ucieknę do jakiejś stodoły, tam gdzie kolega siano trzyma dla koników i się skryje. I póki co wycinamy kosteczki, ale fajnie, bo jest miękko w końcu. Już wyszło. Tak na przemian nagrywam gotowe fanciki, pokazuję wam i takie pełne ujęcia, żeby nie było tak monotonnie. No coś. Jest, ale chyba kapsel jakiś.
Tak, niestety, polmosik. I z głębokości około 20 cm wyszło 50 groszy z PRL-u. Tak mi się wydaje, że to jest ta moneta. Ale to chyba będzie 49 rocznik. Tak czuję, tak, 49, proszę bardzo, o tutaj. Może nie widzicie, bo z GoPro to ciężko ostrość złapać. Ale 49, pierwszy rocznik 50 groszówek. A teraz znalazłem taki oto cymering, uszczelniacz. Jak widzicie, trawa już jest dosyć spora. Trzeba ostrożnie chodzić. Zapewne za tydzień, jak przyjadę, to będzie już wykoszona jakaś łoneczka, do której mam dostęp i na jakąś wykoszoną sobie wyskoczę. Ale póki co dzisiaj tutaj jeszcze można sobie chodzić. Nie jest najgorzej. A tak wygląda ta łoneczka, po której dzisiaj chodzę. Nie ma nikogo, nawet koników tutaj. Znajomi byli, odwiedzili mnie. Chwilę porozmawialiśmy i można szukać dalej. Trafiłem teraz jakiś guziczek. Wygląda mi na groszek niemiecki. Uszko jest, jak widzicie. Tak, groszek niemiecki. Proszę bardzo. Taki fajny guziczek. Mam i kolejny guziczek. Sprawdzimy, czy jest uszko. Troszeczkę mecha się pojawiła, bo wiatr momentami ucichł. Uszko jest, ale wygięte. O, najważniejsze, że jest. Wygląda mi ten guzik na jakiś polski. Ciekawe, czy orzech ma koronę. Ma koronę. Przedwojenny guzik. Proszę bardzo. Taki guzior z łoneczki. O, na łące najfajniejsze wychodzą. Najmniej chemii. W międzyczasie wyszło jeszcze kilka kulek ze szrapnela. Jakieś czubeczki, łuseczki, ale to już tego nie nagrywałem. A tak, nic konkretnego więcej. Powoli zawijam się do domu i zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci i taki mały złom z tego wypadu. Inne żelazstwo dam właścicielowi, a tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc możemy zaczynać podsumowanie. Zaczynamy od góry. Łuseczki karabinowe widzicie w różnych stanach. Czubeczki od takich łuseczek. Jakiś cymering, czyli uszczelniacz od jakiegoś sprzętu, zapewne rolniczego. Kuleczki szrapnelowe. 50 groszy, rocznik 49. 5 groszy z drugiej RP, 23 rocznik. No, stan taki sobie tej monetki. Polski guzik wojskowy, wzór 28, wersja żołnierska, z wygiętym uszkiem. Ale jest guziczek, fajny. Kolejny do kolekcji będzie. Groszek niemiecki. Proszę bardzo. I taki malutki caraczek. Drugi już w przeciągu roku. Jak widzieliście, łoneczka troszkę już była przerośnięta trawą miejscami, ale sianokoszce już zaczęły się, więc kolejne wypady będą już po fajniejszych, przyjemniejszych łoneczkach dochodzenia. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!